Siemano ludzie, witam was wszystkich w kolejnym filmiku z Call of Duty Black Ops 2 i tak, przepraszam, że nie było mnie aż 4 dni bodajże, nie pamiętam nawet, ale no wiecie jak to jest, szkoła, nie chciało mi się, a jak mi się nie chce to nie komentuję, tak jak mówiłem, bo nie będzie tutaj słuchać mojego smęcenia, co tak się mówi, w ogóle nie wiem, może pitolenia będzie lepiej, także wolę po prostu nic nie nagrywać dla was w takim wypadku i potem nagrać jakiś komentarz, który będzie miał większy sens i wszystko będzie poukładane, tak jak w tym komentarzu, mam nadzieję, że tak będzie, bo mam kilka tematów dzisiaj do omówienia. A więc tak, że zacznijmy od tego, że tak jak już zauważyliście, pewnie wyszedł Far Cry 3, dużo osób zaczęło już let's play'e wrzucać i strasznie mnie wkurza ta gra. A powodem tego wkurzenia jest to, że jej nie mam. A drugim powodem wkurzenia jest to, że jej nie mogę mieć. Więc jestem podwójnie wkurzony, bo kocham serię Far Cry. I to, że na przykład Assassin 3 wyszedł, to nie wkurzyło mnie tak, że go nie mam, tak? Bo i tak dostanę go na święta. Ale i wiem, że sobie poczekam i będę go miał i tak, ale Far Cry 3 też dostanę na święta. Tyle, że tu się wkurzyłem, bo chcę w to pograć, dlatego że jak usłyszałem, że to jest Skyrim z broniami na ostrą amunicję, to myślałem, że po prostu szlak mnie trafi na miejscu. Kiedy dostałem Skyrim pod choinkę rok temu, siedziałem przy nim, no przynajmniej półtora tygodnia, to non-stop przy komputerze. Po 5-6 godzin z rzędu dziennie. Wiem, że to takie trochę no-life'owe, no ale nie moja wina, że tak mnie to wciągnęło. I kiedy usłyszałem, że to jest takie coś tylko, że w uniwersum jakby strzelankowym, FPS-owym, to oczywiście wiem, że muszę to mieć. I wiem, że na pewno coś z tego wrzucę. Nie będzie to let's play, dlatego że na let's play nie ma czasu, bo na let's play, żeby robić let's play, trzeba mieć bardzo szybkie łącze, bardzo dużo miejsca na dysku, bardzo dużo czasu i bardzo dużo chęci. To nie jest tak łatwo jak z komentarzem, gdzie komentuje się po prostu film, rzuca się go i ma się z głowy, w sensie no to ma sens, bo taki filmik jest dla was do obejrzenia i wy, no i ja, i wy lubicie to oglądać. A let's play trzeba wrzucać i też nie można, i też trzeba ciekawie go prowadzić, to nie jest takie łatwe, więc naprawdę nie ma sensu robić czegoś takiego let's play, szczególnie kiedy nie ma się jakiegoś mocnego kompa. A przynajmniej mocnej karty graficznej, bo akurat procek i pamięci to mam całkiem okej. Tylko karta tutaj naprawdę jest słaba, jak na taką cenę. Właściwie to od razu wam powiem, nie kupujcie ATI Gigabyte HD 7850. Jeżeli już chcecie kupić w ogóle z modelów 7850 od ATI, to kupujcie Sapphire albo MSI. MSI chyba nie ma w Polsce, ale da się to jakoś sprowadzić. Nie kupujcie Gigabyte, dlatego że Gigabyte ma popsute. Jest popsuty. Ten model, co ja mam, jest popsuty. Ma popsute chłodzenie. I ma popsute coś w sobie. Po prostu glitchuje bardzo kompa. Naprawdę, to jest ogólny problem. Jest wiele problemów. Ja już tyle na się naczytałem w internecie i ludzie mieli takie problemy jak ja. Jeszcze ciekawsze mieli. Także. Nie kupujcie, nie polecam tej karty zdecydowanie, jak na taką cenę 1000 zł to już lepiej naprawdę kupicie tego GTX 560, który przynajmniej będzie działał na tyle co powinien działać, bo HD 7850 według twórców, według serwisów bardzo wydajna karta. Battlefield 3 na wysokich to powinien śmigać w ogóle bez zająknięcia, kiedy na medium spadają klatki do 42. No, to jest takie tam, to jest dygresja, już w ogóle nie chciałem o tym mówić. I dlaczego tak bardzo, wracam do tematu Far Cry'a, czy dlaczego tak bardzo bym chciał mieć tą grę? Otóż kocham tą serię w ogóle. Nie mówię, że Assassin na przykład jest do dupy, bo też uwielbiam Assassinów. Naprawdę to są gry dopracowane, to nie ma takiej opcji, nie ma tutaj takiej rzeczy, że coś jest niedopracowane i o, może ta część będzie fajna, nie? Tu akurat wszystkie części w tych seriach, o może z wyjątkiem pierwszej w wypadku Assassina, są bardzo dopracowane. No, a Far Cry 3 wyjątkowo. Pałam z sentymentem, dlatego że grałem w Far Cry 1 jako jeszcze małe dziecko, bodajże miałem wtedy, miałem 8 lat? Nie wiem, jakoś tak.
To był mój drugi FPS w ogóle na komputer. W ogóle pamiętam wtedy mało kto mógł sobie pozwolić na Far Cry'a jedynkę, bo nikomu tu nie działało, bo grafika była tak niesamowita na tamte czasy oczywiście, czyli jakieś 8 lat temu, że nikt nie mógł tego odpalić u siebie na komputerze, a mi to działało, więc naprawdę byłem dumny z komputera. Znaczy właściwie nie byłem dumny, bo nawet nie wiedziałem, o co zbytnio chodzi jako takie małe dziecko, ale no mogłem w to grać i naprawdę to była, no pamiętam do tej pory z tatą przychodziłem. No co tam się działo po prostu? No nie mogliśmy przychodzić, a siedzieliśmy po kilka godzin nad jednym momentem. Teraz to nawet by się nie chciało, tak? A wtedy to była normalka. Wtedy gry były zupełnie inne. Teraz to jest tak wszystko ułatwione. Ale dobra, dlaczego jeszcze tak zostaję w jednym miejscu w temacie? Jeśli chodzi o drugą część, to bardzo mi się podobała, mimo wszystko, ze względu nawet na dużą ilość błędów. Bo Far Cry 2 jest naprawdę... jest tak popsuty, bo psują tą grę. Takie rzeczy jak dziwne, wiecie, jak graliście, że na posterunkach wam się spawnują przeciwnicy. To psuje tą grę totalnie. I gdyby nie to, to naprawdę to byłoby no, dużo lepsza gra. A mimo wszystko, mimo tych wszystkich błędów, mimo wkurzających przeciwników i no, tu wiecie, triple, tych wszystkich głupich, wkurzających rzeczy, Gra mi się w Far Cry'a 2 świetnie, bo ta gra ma jedną rzecz, którą powinna mieć każda, a mianowicie klimat, każda single, a mianowicie klimat, po prostu klimat tam daje tyle, że niepotrzebne są inne rzeczy, a grafika jest totalnie piękna, więc w ogóle o grafikę nie ma się martwić. Dlatego tak bardzo chcę mieć Far Cry'a 3, a nie mogę go mieć. I tutaj jest kolejne pytanie do was, bo na święta dostanę tylko 2 gry i nic więcej. Bo nic więcej po prostu nie mogę mieć. Na pewno jedną z nich będzie Assassin. Jednak kiedy zobaczyłem gameplay z Hitman Absolution, no trochę mi się odmieniło już. I teraz mam pytanie, czy Assassin, czy Hitman? Bo pewne jest to, że na pewno, no świetnie, naprawdę maniak. Polszczyzna, cudowna. Na pewno jest pewne to, że... kuźwa. Na 100%. Kupuję Far Cry'a 3, to w ogóle nie ma na czym się zastanawiać, kupuję to i tyle, no life przez święta, żeby to po prostu przejść, bo kocham, bo już widzę, że po prostu zakocham się w tej grze. To kupuję na 100%. Ale byłem też pewien co do Assassina, bo no naprawdę Assassin jest też świetny, ale kurde, jak zobaczyłem tego Hitmana i przypomniałem sobie Blood Money, jeżeli ktoś grał w Hitman Blood Money, Brudna Forsa, to może wiedzieć, co tam można było robić. Naprawdę ta gra była niesamowicie otwarta jak na tamte czasy i możliwości zabijania były... no, nowatorskie bym tu ujął, a w tej grze też są. A mamy 20... no Boże, mamy takie czasy, jakie mamy i po prostu te możliwości są jakby jeszcze lepsze, więc naprawdę to może być super ciekawe, ten Hitman, dlatego tutaj pytanie do was, co wy byście kupili? Hitman Absolution czy Assassin 3 pod choinkę od Mikołaja? Okej, ja przechodzę dalej, bo mam mało czasu na tym gameplay już, bo dzisiaj sobie naprawdę przygotowałem dużo, dużo, dużo tematów. Kolejną rzeczą jest Zombies na kanale Ringara i na kanale moim. Aktualnie będzie to oczywiście tylko na kanale Ringara, bo wczoraj już nagraliśmy film. Zapraszam na jego kanał do obejrzenia zwiastunu, a w niedzielę bodajże do obejrzenia całego filmu z zombie. Był Siwy, był Ringar, byłem ja, był przez chwilę Mortis, ale go zdiskonektowało. Także zapraszam was do oglądania tego filmu. I jeszcze jedna informacja. Oczywiście jutro też rzucę prawdopodobnie komentarz, żeby odkupić winy. I możliwe, że dzisiaj jeszcze coś się postaram dla was zombie wrzucić, ale to nie jestem pewien, dlatego że muszę to nagrać. A wiecie, to potrzeba też ludzi, żeby wszyscy byli w jednym momencie, ale to już wy się tym nie przejmujcie, po prostu jak będzie, to będzie. Jutro na pewno komentarz też będzie. Także tak. Kolejną rzeczą jest to, że jak wiecie, Loczek organizuje konkurs, więc ja oczywiście biorę udział. Także zapraszam wszystkich was, moich widzów, do głosowania na mnie w tym konkursie. Mam nadzieję, że przynajmniej przejdę do dalszego etapu jednego, gdyż fajnie Loczek to robi, bo naprawdę to dużo może pomóc takim młodszym komentatorom jak ja, gdzie po prostu widzów ciężko zdobyć, a po prostu no ja bym naprawdę bym chciał, żeby dużo więcej osób mnie oglądało. Oczywiście jak nie będzie, jak będzie tak jak teraz jest, to nie będę narzekał, bo i tak ja się cieszę z tego co mam, więc naprawdę, ale mam nadzieję, że na mnie zagłosujecie, byłoby mi bardzo miło, naprawdę gdybyście na mnie głosowali, to by było super, super naprawdę. Nie wiem dokładnie jak będzie wyglądał ten konkurs, podobno to ma być od 2 grudnia, do 2 grudnia mają być wrzucane filmy.
A jak to będzie dokładnie wyglądać, to tak szczerze mówiąc nie wiem, bo on mówi, że to będzie taki playoff, czyli tak jak jest tabela na przykład na Mistrzostwach Świata, że są cztery drużyny, w tym wypadku czterech komentatorów, znaczy nie wiem, czy tylu ich będzie, i jakby po kolei każdy odpada, tak? Nie wiem dokładnie jak to będzie, ale mam nadzieję, że przynajmniej przejdę do drugiego etapu. No i trochę też to będzie, nie wiem jak on to zorganizuje, bo będzie mnóstwo ludzi, także trzeba będzie dużo chyba faz takich grupowych robić i dopiero potem wyłaniać ćwierć finalistów, półfinalistów i finalistów. Dobra, to by było na tyle. Dzięki Wam za oglądanie. 51 na 3. Tak naprawdę wygrzebałem skądś tam, to jeszcze drugi prestiż, teraz to już mam czwarty. Mam nadzieję, że o wszystkim powiedziałem. A, nie o wszystkim powiedziałem. No ale dobra, to już na następny filmik. Widzicie, nie starczyło gameplayu. Także cóż, ja się z Wami żegnam. Siemano. I do zobaczenia w przyszłym komentarzu. Cześć.